kolejny na swojej R6 niebieskiej. Rafał, daj ognia. Tak, na Suzuki RG80 D'Amato, rzadki motocykl już teraz, rzadko można go spotkać. No i wtedy wygrał te zawody. No i tak jego kariera się potoczyła, że jest teraz wspierany przez Yamahę. No i może naprawdę prezentować najwyższy poziom na świecie. R6 w małym palcu u stopy.